Bogu, bracia i siostry. Przyznam i wyznam, że nie wiedziałem, że akurat dzisiaj jest ten dzień. Ale kochani, kiedy słyszysz takie słowa i prośbę o taką modlitwę, to podzielę się takim wersetem, który sam przeżywałem parę tygodni w swoim sercu z listu do Jakuba, gdzie Jakub daje takie błogosławieństwo i wierzę w to, kochani, myślę, że się ze mną zgodzicie, że jest to błogosławieństwo dla Kościoła, dla braci, dla sióstr, dla oblubienicy Jezusa Chrystusa. I tam jest powiedziane tak: błogosławiony mąż, brat, siostra, człowiek, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, otrzyma wieniec żywota, któremu Bóg obiecał tym, którzy go, co robią? Milują. Milować Boga aż do końca, kochani, nawet bardziej niż własne życie, myślę, jest to największy dowód, jaki chrześcijanin może się zdobyć. Wiecie, Pan Jezus powiedział takie piękne słowa: bądź wierny aż do, a dam ci co? Amen. Bądź wierny. Wiecie, największa próba to jest próba wiary, kiedy masz do wyboru dwie rzeczy: albo miłość do Jezusa Chrystusa, wierność Bogu, albo śmierć, która cię czeka. I co wybierzesz? Wiecie, można przytoczyć werset Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: nie bójcie się tych, którzy co robią? To leży w ich mocy. Oni mogą to uczynić. Oni chcą to uczynić. Mają na to sposoby i możliwości. Ale kogo mamy się bać? Amen. I duszę, i ciało zatracić, pójść na wieczne potępienie. Tego mamy się bać. Bóg jest Bogiem wszechmogącym. I kochani, póki jesteśmy na tej ziemi, wiecie, tak powiem, że i wyznam, że nawet i trudno jest usługiwać w takiej atmosferze, kiedy masz tą świadomość, że być może ty, kiedy tu stoisz, zwiastujesz, ktoś umiera nie śmiercią naturalną. Do tego my ludzie już przywykliśmy, jesteśmy z tym ożyci, mamy z tym styczność. Ale kiedy masz świadomość tego, że ktoś ginie dlatego, że kocha Jezusa, że masz świadomość tego, że ktoś ginie, że miluje Boga i jest Mu wierny, tak pomyślałem sobie: Boże, my naprawdę jesteśmy w błogosławionym kraju. I jeśli narzekanie jest w Twoim sercu, to czas na pokutę. Pan Bóg dał nam ten, a nie inny państwo, granice, naród, kraj, w którym jesteś Ty i ja i żyjesz. I póki mamy ten czas, to Biblia mówi, że mamy go wykorzystywać. Dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, zgromadzeni, zebrani w domu modlitwy. Siedzimy ciepło, wygodnie. Oczekujemy na słowo Pana, że Pan Bóg przemówi w jakiś sposób, może jeszcze raz, jakiegoś posilenia, pokrzepienia, wzmocnienia naszej wiary. Może na dowód tego, co przed chwilą słyszeliśmy: Panie, Ty dałeś cudowne obietnice swoje. Ty powiedziałeś tak cudowne rzeczy o swoich owcach. Ty, Panie, znasz swoje owce, Ty je nazywasz po imieniu, one idą za Tobą. Kochani, i Ty, i ja jesteś w ręku Bożym. Przekonałem się o tym ponad 2 lata temu, zresztą słyszeliście też świadectwo. I Pan Jezus dał pewną obietnicę z 10 rozdziału Ewangelii świętego Jana, kiedy mówił o swoich owcach i mówi taką obietnicę, że ja daję im żywot wieczny, nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z czego? Z ręki mojej. I myślę sobie: Panie, życie wydrą, zabiorą, odbiorą, śmierć męczeńska, ale jesteś z Panem, jesteś u Boga. Wiecie, wiem, że ta perspektywa nie cieszy każdego z nas z tego powodu, że no chcielibyśmy umrzeć tak jak wszyscy, a niech by nie chciał być zabitym czy torturowanym. Ale kochani, ktoś pięknie powiedział, czytałem takie świadectwo, jak i brat Stefan wspomniał: czy to muczenniki
eta siemia czego? Chrześcijaństwa. Że męczennicy to jest nasienie Kościoła. Ci, którzy wiernie służą Panu. My dzisiaj jesteśmy na ziemi. Kochani, Pan Jezus powiedział takie piękne słowa, że kto należy do ziemi, pochodzi z ziemi, to co robi? Mówi ziemskie rzeczy. Dzisiaj będziemy jeszcze raz z łaski Bożej zwiastować tym, którym jest to dane. Może niektórym słuchać, kochani, i wierzę, i dałby Bóg, i prosiłem do Pana, aby to słowo, które będzie z dzisiejszego poranku, modliliśmy się o to również i na górze, z braćmi, siostrami, aby ono przyniosło owoc do Twojego i mojego życia. Jeśli nawet przyjdzie taka chwila, taki moment decydujący do Twojego i mojego życia, który rozstrzygnie, gdzie będziesz w wieczności, to niech to słowo usłyszane, ono głęboko zapadnie w Twoje serce. Bo gdy przyjdzie ta godzina, chwila, moment próby, a Biblia mówi, że przyjdzie godzina próby na co? Na cały świat. A Ty będziesz przy Panu i z Panem. Bracia i siostry, to o czym chcę dzisiaj powiedzieć, wiecie, kiedy otrzymałem to słowo od Pana, to było święto dziękczynienia, kiedy pamiętam po usłudze usiadłem, mówiłem wtedy o modlitwie wstawienniczej i usiadłem i tak zacząłem analizować to, co powiedziałem. Myślę, że bracia, którzy stają na to miejsce, na pewno też siebie sprawdzają. Popełniamy błędy. Czasami gdzieś coś nie tak powiesz, czasami werset ci się pomyli, czasami rozdział nie ten. I kochani, pozwólcie, że przyznam się do ostatniego błędu. Może wiele z was go wychwyciło, kiedy mówiłem o tym zwiastowaniu, kiedy jeden z Bożych proroków mówił, co ma zwiastować. Jest to prorok Izajasz, 40 rozdział. Z tego wersetu korzystałem, z tego rozdziału, a nie Jeremiasz, jak przypuszczałem. Wybaczcie. Dlatego ktoś pięknie powiedział, że lepszy jest najbardziej wyblakły atrament niż najlepsza pamięć. Tego doświadczyłem w swoim życiu. Bracie, jeśli masz dobrą pamięć, dziękuj Bogu, ale przyjdzie czas, że zacznie się ona kruszyć. Kochani, wracając do tego słowa, wiecie, kiedy takie otrzymałem od Pana, pomyślałem sobie, Boże, no jak to jest? To było zwykle normalne, proste pytanie. Popatrzyłem na Słowo Boże, zacząłem analizować wersety. Wiecie, kiedy usłyszysz pytanie odnośnie życia chrześcijanina, odnośnie relacji Twoich z Bogiem, kiedy tak wiele wiesz o Bogu, kiedy czytasz Jego Słowo, wgłębiasz się, analizujesz, ono przynosi Ci błogosławieństwo. I kochani, jedno pytanie, które usłyszałem, które Pan zadał w moje serce i położył na moje serce, i z łaski Bożej dzisiaj chciałbym się nim podzielić, na ile Pan Bóg da zdolności i przysposobi. Ono zbrzmiało tak. Czego szuka Bóg? To jest temat usługi, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. I pierwsza myśl człowiecza, ludzka, która przyszła do mego serca, pomyślałem tak. Panie, a co Ty zgubiłeś? Przecież Ty wiesz wszystko o mnie. Ty wiesz wszystko, co dzieje się na świecie. Wszystko jest w Twoim ręku, pod Twoją kontrolą. Tobie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Ty jesteś Bogiem wszechmogącym, wszechpotężnym, wszechwiedzącym, wszechwidzącym i tak dalej, i tak dalej. A Ty pytasz, czego szuka Bóg? I wiecie, gdyby Pan pozostawił mnie z tym pytaniem, to może bym jeszcze po dzień dzisiejszy się zastanawiał. Ale wiecie, bardzo szybko na mój umysł, na moją pamięć przyszły cztery miejsca ze Słowa Bożego. Dzisiaj krótko o nich wspomnę, abyśmy popatrzyli, że faktycznie jest coś, na co Pan Bóg zwraca szczególną uwagę. I kiedy tak słuchałem brata Stefana, wiecie, i tego, co czytał z Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, 16 werset, Pan Jezus powiada tak, to, co już słyszeliśmy, nie wyście mnie wybrali, ale ja was. Czego, a może ktoś zada pytanie, kogo szuka Bóg?
jakie w moim i w twoim życiu powinny być wartości, na które Pan Bóg szczególnie zwraca uwagę. Bracia i siostry, pozwólcie, że jako wstęp, słowo, którym chciałbym się podzielić na samym początku, będzie to historia z życia uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Często czytana jest ona na ewangelizacjach. Nie wiem, kochani, czy lud Boży trzeba ewangelizować, czy nie. Następne pokolenia, które Pan Bóg nam da na pewno. Ale kochani, wiara to jest kwestia indywidualna. To jest twój i mój osobisty stosunek do Boga, do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. I 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Chciałbym, abyśmy króciutko, tak może, bo będę jeszcze czytał z innych miejsc, prześledzili. Abyśmy dokonali pewnej obserwacji, spostrzeżeń, wyciągnęli wnioski. No, o czym mówi ten fragment? Wiecie, to jest historia z życia Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Wierzę w to, że jest nam wszystkim dobrze znane i chwała Bogu za to. Ku przypomnieniu czytamy tak. A zbliżyli się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten przyjmuje i jada, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Pozwólcie, że może króciutko zatrzymam się do tego miejsca, do tego fragmentu, który przeczytałem i słyszycie. Kochani, oto Pan Jezus Chrystus w gronie swoich uczniów, nie tylko, w gronie słuchaczy, w gronie ludzi, którzy do Niego przyszli i ich pragnieniem było posłuchać, co Jezus im ma do powiedzenia. Ale znaleźli się również i tacy, którzy o innych myśleli inaczej, o sobie z perspektywy wyższego, a o nich jako niegodnych. Bracie i siostry, do pewnego pastora przyszedł brat i mówi i zadaje mu pytanie: bracie, powiedz, jakie są trzy cechy najważniejsze w życiu chrześcijanina? Stary brat, pastor z doświadczeniem, stoi blisko Pana, służy Bogu jak potrafi, popatrzył na niego i mówi tak: cecha numer jeden, pokora. Cecha numer dwa, jak myślicie? Pokora. Cecha numer trzy, pokora. Kochani, posłuchał i odszedł. Bracia i siostry, co nam Biblia na ten temat mówi? Że Pan Bóg pokornym okazuje laskę, a pysznym co? Przeciwstawia się. Pycha przychodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pokora poprzedza co? Chwalę od Pana, Bożą chwalę. Tym płaszczem pokory względem siebie, mój bracie, jak tutaj jesteśmy, powinniśmy być przyodziani, nie jako nadzy znalezieni. I powiem wam, że to jest do mojego serca i w moim życiu też bardzo potrzebne. Wiecie, Biblia mówi, że poznanie, co robi? Wynosi, podnosi, ale jest coś, co bardziej błogosławia, a miłość buduje. I teraz, bracie, nie znam, jaki jest stan twojego serca, ale popatrzmy na ten fragment i przeanalizujmy go króciutko. Znaleźli się faryzeusze, myśleli o sobie więcej niż powinni, no, uczeni w zakonie, to stronnictwo religijne, przywodzili i tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus otwiera swoje usta i, kochani, zaczyna. Ktoś powiedział, że to jest najłatwiejsze podobieństwo, jakie Pan Jezus wypowiedział. I tak czytam raz, czytam drugi, czytam trzeci. Kiedy mówimy o podobieństwach, to jest taka ziemski obraz o niebiańskiej wartości. Ona ma swój tekst duchowy, ona ma swoje takie wartości, które są nam potrzebne w życiu codziennym. I zobaczmy, jakie podobieństwo Pan Jezus wtedy wypowiedział w okolicznościach tego spotkania. Ludzi, którzy grzeszników, celników, przyszli, aby posłuchać słowa. Wiecie, Pan Jezus powiedział: a tego, kto przychodzi do mnie, co zrobię? Nie wyrzucę, nie otrącę, nie odepchnę.
On powiedział inaczej. On zachęca i zaprasza i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście co? Spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Wersety, które może wielu z nas zna od dzieciństwa. Siebie wykluczam oczywiście. I kochani, Pan Jezus zadaje pytanie. Dwaj ewangeliści relacjonują to, ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz. I wiecie, kiedy czytamy relacje z Ewangelii świętego Mateusza, wówczas Pan Jezus nieco bliżej podchodzi pod swoich uczniów i zadaje im takie pytanie: jak się wam wydaje? Wiecie, on jakby zaczyna oczekiwać odpowiedzi od uczniów, żeby oni przemyśleli temat, zasięgnąć jakby ich rady, dać im możliwość wypowiedzi. I daje to podobieństwo, bardzo proste, zwyczajne. Wiecie, to nie byli pasterze owiec, ale to byli rybacy. Ale Pan im bardzo wyrazisty obraz podobieństwa dał z ziemi palestyńskiej. Kraj o bardzo suchym klimacie, gdzie no, zawód w czasach Jezusa Chrystusa pasterza był powszechny. Ich ludzie nie słuchali, ich ludzie odtrącali. Jeśli pasterz przyszedł do sądu i chciał zeznawać, jemu nie pozwolono. Tak nisko był traktowany ten zawód. A Pan Jezus daje im podobieństwo o pewnym człowieku i pyta dziś może ciebie na tym miejscu. Jeśli twoje myśli są inne niż to, o czym powiedział Jezus: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? Bracia i siostry, kiedy popatrzyłem, przeczytałem te słowa, zapewne wam dobrze znane, nie ma tutaj jakichś odkryć, ale pomyślałem sobie tak: Panie, jedna owca, 99 pozostawionych, wierzę w to, że nie bez opieki. Kochani, kiedy za czasów Jezusa pasiono czy wypasano owce, tam nie było najczęściej jeden pasterz. To był wypas komunalny, czyli zbiorowy, wiejski. Ludzie dawali owce, sam przez to przechodziłem i sam tego doświadczałem w dzieciństwie, bo też pasłem 6 kilometrów stąd na pastwisku państwowym. Wieś wypędzała. Kochani, i oto Pan Jezus mówi: któż z was, mając 100 owiec, nie pozostawi tych 99? Myślę sobie: Panie, jakie jest ryzyko tych 99, a tej jednej? Te bezpieczne, może w schronisku, może w owczarni i tak dalej, a jednej brakuje. Bracia i siostry, zadam pytanie: dlaczego pasterz poszedł szukać tej owcy? Czy dlatego, że lubi tą trzycyfrówkę i liczbę 100? Jak myślicie, kochani? Wiecie dlaczego? Bo ta jedna zagubiona owca, dusza, jest dla niego jaka? Amen. Cenna. Ona ma dla niego wartość. I często nasza w naszych oczach wartość jest niższa, jaką Pan Bóg ma i widzi ciebie w twoim i w moim życiu. I to ten pasterz pozostawia 99, idzie za jedną zagubioną. I wiecie, co robi? Powiedzcie, żeby coś odnaleźć, to trzeba co? Szukać tego, co zginęło. I kiedy czytamy te trzy podobieństwa, wiecie, one mają jedną wspólną cechę, że w tych trzech podobieństwach i o owcy, i o zagubionym groszu, i o synu marnotrawnym coś zatracono, coś zgubiono. I jak teraz to odnaleźć? Bracia i siostry, na pewno pamiętacie o Jezusie Chrystusie i Jego słowa, gdzie Jezus Chrystus powiada: ja jestem jaki? Wiecie, dobry pasterz, on zna swoje owce, zna stan swoich owiec, nazywa je po imieniu. One idą za nim, one słuchają jego głosu, a on idzie przed nimi jako pasterz, ten, który prowadzi.
czego szuka Bóg. Bracia i siostry, co się dalej dzieje? Jest powiedziane, że kiedy ją odnajdzie. Wiecie, czego to podobieństwo uczy ciebie i mnie? Jednej podstawowej, głównej rzeczy w życiu chrześcijanina, każdego człowieka, aby o tym wiedział. To podobieństwo uczy, jak wielka, bezgraniczna, pełna i skora do poświęceń jest miłość Boża. Kochani, kiedy, nie wiem, czy zastanawialiście się, w jakich czasach dziś żyjemy. Dziś się mówi i nastawia się wszystko na produkcję, na masy, na ilość. Mówimy o środkach masowego przekazu, mówimy o milionach, o tysiącach i tak dalej. A gdzieś w tym wszystkim, kochani, jedna owca, jedna dusza zginęła. I kto ją szuka? Bracia i siostry, czego szuka Bóg? Werset, który wtedy stanął przed moimi oczami, to było parę miesięcy temu, bardzo znany z Ewangelii świętego Łukasza, 19 rozdział. Wiecie, to jeszcze jedno spotkanie z Jezusem, człowieka, który miał na imię Zacheusz, czysty. To tak brzmi tłumaczenie tego imienia. Bogaty, jeszcze jeden celnik przychodzi do Jezusa Chrystusa i chce go widzieć. Taki nieduży, sykomora, drzewo nieduże, wlazi, wchodzi, wie, gdzie ma iść Jezus, śledzi. A Jezus podchodzi i wiecie, i mówi do niego tak: Zacheuszu, zejdź spiesznie z drzewa, albowiem dzisiaj muszę co zrobić? Zatrzymać się w twoim domu. Skąd Jezus Chrystus znał jego imienie? Imię. Skąd Jezus Chrystus znał? Wiecie, sykomora to jest takie drzewo, że ona ma liście tak gęste jak dąb. Tam człowieka jest trudno zobaczyć. I przychodzi, schodzi z radością, przyjmuje Jezusa Chrystusa do domu. Otwiera swój dom. Pan Bóg daje, Jezus Chrystus mu daje nowe życie. Połowę majątku jest gotów rozdać ubogim. Na cokolwiek, na kim wymusił, w czwórnasób podda. Tak jak wymagał Stary Testament. Ale kochani, chciałbym, abyśmy zwrócili na słowa Jezusa Chrystusa. 9-10 werset tej historii. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu twego, ponieważ on jest synem Abrahamowym. Ludzie widzieli w niego, do człowieka grzesznego przyszedł, w co? W gościnę. Tak jak samo jak ci, którzy przyszli, aby posłuchać, celnicy, grzesznicy, a faryzeusze mówią: no nie, to nie dla nich. My jesteśmy lepsi. Co oni tu robią? Kochani, i ten werset 10, niech on zapadnie w twoje serce. Jeszcze do narodzin pańskich mamy ponad miesiąc czasu, kiedy, jeśli Pan Bóg da i dozwoli, dożyjemy, przedłuży nasze życie i da tą radość ze świętowania, z przypominania narodzin. Jezus Chrystus powiada i mówi nam o jednym z celów podstawowych swojego przyjścia tutaj na ziemię. I Jezus powiada: Pan nasz tak, przyszedł bowiem Syn Człowieczy. Co robić? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wiecie, słowo zbawić, myślę, nie trzeba nam interpretować. Wiemy, że chodzi o ratunek, o Bożą pomoc, o Boże wybawienie. Ale kiedy mówimy o zaginięciu, to możemy myśleć o pewnych utraceniu pewnych rzeczy. Ale to słowo również oznacza, że położenie rzeczy na swoje miejsce. Pan Bóg przywrócił godność Zacheuszowi, ten, który był czysty z imienia, mógł żyć przed ludźmi jako czysty, obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Skorzystał z łaski, z Jego słowa i wykorzystał obecność Jezusa Chrystusa w swoim domu. To jest błogosławieństwo. Jak kiedyś jeden z braci usługiwał: i zaszł Jezus w dom, mowa o Kafarnaum, w swój dom. Kochani,
Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, kochani, jakie myśli macie w swoim sercu, ale chciałbym pozostawić jeszcze jeden fragment, mówię tutaj skrótowo, z jeszcze jednej Ewangelii. Dzisiaj tak śpiewaliśmy o tej Samarytance, Samarianka, no znana pieśń, nieraz śpiewana i będzie śpiewana, ale kochani, chcę, abyśmy z łaski Bożej przyjrzeli się tej historii z Ewangelii świętego Jana z 4 rozdziału, spojrzeli na pewien dialog. Wiecie, dzisiaj są różne religie, dominacje, dziękuję, które są podziały, dzielą w zależności od tego, jak się czci Boga, jak mu się oddaje szacunek, jak mu się służy. I Samarytanie, długa historia, jak się z nimi stosunki układały, Żyda z Samarytaninem. Nie obcowali, stronili, uciekali, widział jeden drugiego, mijali, nie zauważali, a obchodzili dookoła, żeby nie przechodzić przez ich krainę. A Jezus z nią rozmawia. I kochani, jest to piękna historia w swojej treści, kiedy mówimy o etapach poznania Jezusa Chrystusa. Najpierw widzi Jezusa Chrystusa w nim kogo? Żyda, człowieka. Później mówi o Jezusie Chrystusie jako: widzę, żeś kto? Prorok. Kochani, kiedy czytamy, że mówi o tym i zwierzę się, że wierzy w przyjście Mesjasza, Jezus jej mówi, kim jest. A więc zobaczyła Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Ale ten werset, na który chciałbym zwrócić uwagę. Niewiasta mówi to, jak służy Bogu, jak służyli Bogu jej ojcowie, i mówi, no jest góra Gerazim, błogosławieństwa, tam Samarytanie czczą, składają Bogu ofiarę i tak dalej. A wy Żydzi mówicie, że to do Jerozolimy trzeba iść, tam jest świątynia, tam trzeba uczcić Boga. Kochani, a Jezus tak pięknie jej wyklada tą Bożą mądrość. Rzekł jej Jezus, 21 werset: niewiasto, wierz mi. Bracie, siostry, kiedy Jezus mówi: niewiasto, bracie, siostro, przyjmij moje słowo, uwierz temu słowu, niech ono dla ciebie będzie tym słowem zbawiennym, pocieszeniem, uwierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Kochani, i gdyby był na tym koniec, może dla wielu by to wystarczyło, ale posłuchajcie dalej. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć. Powiedzcie jak? W duchu i w prawdzie. Koniec na tym? Nie. Takich, co robi? Szuka, którzy mu by tak cześć oddawali. Czego szuka Bóg? I na tym miejscu swoich dzieci, czcicieli, którzy schwaliliby i sławili Boga czystym sercem, czystymi ustami, którzy podnosiliby czyste ręce do Boga, wzywali imienia Pańskiego w czystości swoich warg. Nie miejsce kultu, jeszcze jedno, nie jeszcze jedna pielgrzymka, ale przyjść do Boga takim, jakim jesteś, i oddać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Takich Bóg szuka, który bym tak cześć oddawali. Kochani, czego szuka Bóg? Na pewno człowieka. Wiecie, pamiętam, może już zapomnieliście słowa, a przypomnę, brata Stasia, który często mówi tak, teraz już rzadziej, że Bóg szuka człowieka, przez którego mógłby co zrobić? Wylać samego siebie, a że go nie znajduje, tego co? Nie czyni. Bóg szuka człowieka, przez którego mógłby wylać siebie samego. Mój bracie, siostro, czy chciałbyś być tym człowiekiem? Wiecie, jedna historia dla zobrazowania tego wszystkiego, żeby być już tak w 100% przekonanym. Panie, tak naprawdę jest. I kiedy może Pan Bóg przemówi do twojego serca, ty znajdziesz odpowiedź w Jego Słowie. Chcę sięgnąć jeszcze do Starego Testamentu, abyśmy popatrzyli na pewną historię z księgi proroka Ezechiela.
Jest to naprawdę trudny czas dla Izraela i życie, które wówczas prowadzili, i rola, pozycja, znaczenie Ezechiela, kim był, myślę, że wiemy. Ale kochani, był pewien obraz, któremu Pan Bóg mu przekazał. Był to obraz oczyszczenia metali, wytop metali. 17 werset rozdziału 22 księgi proroka Ezechiela. Króciutko powiem, i tam jest powiedziane o czterech grupach ludzi. I zobaczmy, kto tam był. I każdy z nich miał swoją postawę względem Boga. I jest powiedziane o książętach, jest powiedziane o kapłanach, jest powiedziane o wodzach, i jest powiedziane o prorokach, i jest powiedziane o prostym ludzie. Nie wiem, czy jeszcze kogoś pominąłem, ale bracia, siostry, mamy tam pewien obraz społeczeństwa, ludu Bożego, co się działo. I kochani, i Pan Bóg popatrzył na to grono ludzi, podsumował każde z nich, nie będę czytał, w domu prześledźcie, zobaczycie, jak wielka z tego płynie lekcja, ale chciałbym 30 werset pozostawić w wasze serca. Z tejże księgi i z tegoż rozdziału 22, jeśli zadacie sobie fatygę, odnajdźcie, prześledźmy go wspólnie. I Pan Bóg mówi tak przez usta proroka Ezechiela: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur przed moim obliczem, stanąć w wylomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Lecz znalazłem czy nie? Nie znalazłem. Czego szuka Bóg? Szukałem wśród nich męża. Bracia i siostry, kiedy byśmy popatrzyli na budownictwo tamtych czasów i wielkie miasta, one miały mury. I to ich zapewniało i dało poczucie bezpieczeństwa. I wrogowie, którzy zdobywali miasta, podbijali narody, pierwszą rzeczą, którą musieli zrobić, to sforsować mur, zrobić wylom. I wiele razy tak się działo. Bo kiedy zrobią wylom, wedrą się do środka. A Bóg mówi, jest to pewien duchowy obraz dla mnie i dla ciebie. Pewne niebezpieczeństwo, które czyha na tych i jest, którzy nie znają jeszcze Boga. Czy znajdzie się ten, który by wypełnił tą lukę, ten mur, tą wyrwę, stanął i zaczął co robić? Wolać, prosić, błagać, wymodlić u Pana, żeby Pan Bóg z łaskawości okazał tą swoją miłość, miłosierdzie i zmiłowanie. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości, ich postępki zwaliłem na ich głowę. Bracie, siostry, smutny werset, prawda? Nie wiem, ale jakoś Pan dzisiaj tak tą prowadzi społeczność, że takie no nastroje może nie jest zbyt jak w innym dniu, może jak jakaś inna społeczność, ale kochani, myślę, że Pan Bóg chce coś pokazać, coś szczególnie cennego dla twojego i mojego życia. Żebyśmy byli nie tylko nastawieni na branie, ale na coś, co mogliśmy dać z siebie. Bóg szuka człowieka. Kochani, i jak ten pasterz pozostawia te 99, idzie za jedną i szuka, aż znajdzie, a kiedy odnajdzie, to co robi? Bierze na ramiona i się raduje, przynosi do owczarni. I ci, którzy widzą go powracającego, kochani, jest. Jeszcze jedna rzecz. Wiecie, pasterz, który poszedł na poszukiwanie zagubionej owcy i jej nie znalazł. Tak było w Izraelu. On musiał przyjeść do wody jej śmierci. Albo kawałek wełny, albo kości, jeśli ta owca została rozszarpana. A Jezus mówi, że tak wielka jest radość z ilu? Z jednego grzesznika większa jest radość w niebie, z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z ilu? 99. To jest Boża statystyka. Pan Jezus powiada w Ewangelii Mateusza, że nie jest wolą Ojca, aby co? Zginął jeden z tych ilu? Maluczkich. Jeden z tych maluczkich. Mówimy często o woli Bożej, ale co nie jest wolą Bożą? Wiecie,
drogocenna śmierć Jezusa Chrystusa jest za każdego człowieka. I ktoś powiedział takie wiekopomne pytanie, może podłożył pod to i mówi: to, co usłyszał Adam, może dzisiaj Pan Bóg puka do twojego serca. I kiedy Adam usłyszał szelest przechodzących kroków Pana, Boga, i wiedział, że już źle postąpili, złamali Boże zasady, Boże przykazanie, zgrzeszyli, to jest powiedziane, że oni schowali się gdzie? Za drzewa. A Pan Bóg, wiecie, w swojej łaskawości i dobroci zadaje Adamowi jakie pytanie? Adamie, gdzie jesteś? I dziś może to pytanie do twojego serca Pan Bóg kieruje. Adamie, gdzie jesteś? A może swoje imię postawisz i popatrzysz na swoje życie. Wiecie, jedno z Bożych imion jachwistycznych, Jahwe Roi, ono znaczy Bóg jest, Pan jest, jak myślicie, kim? Pasterzem moim. Czytamy o tym w psalmie 23. Bóg Roi, ten, który chce prowadzić, który pasie na niwach zielonych, ten, który daje ci bezpieczeństwo, ten, który troszczy się o ciebie, ten, który czuwa. Wiecie, kiedy rodził się Jezus Chrystus, to jest powiedziane, że pasterze co, spali? Oni strzegli swoich stad. Miłość Boża. Sumując to wszystko, kochani, słyszeliśmy już i dokonaliśmy obserwacji. W miarę to zinterpretowaliśmy. Kochani, czas na wnioski. Jaka jest Boża miłość? Pierwsza rzecz, indywidualna. Nie jest wolą Ojca, aby zginął jeden z tych maluczkich. Osobista. Miłość Boża jest cierpliwa. Wiecie, mieć 99, znaleźć się w zagrodzie. Często bywało tak w Izraelu, że tam, gdzie były owczarnie, one nie miały drzwi. Jezus powiada, że ja jestem kim? Drzwiami dla owiec. On po prostu, pasterz, kładł się, barykadował wyjście dla owiec i żadna owca nie śmiała przekroczyć. O owcy ktoś powiedział: to takie niesforne stworzenie. A Bóg mówi: wszyscy jak owce zblądziliśmy i każdy na własną drogę co zrobił? Zboczył. Jesteś ty i ja Bożą owieczką. Ale czy jesteś w Bożym stadzie? Czy Jezus Chrystus jest twoim pasterzem, dobrym pasterzem? Bracia i siostry, miłość Boża, czwarty czy trzeci atrybut, ona jest miłością szukającą. Ona jest miłością, która wyciąga i dzisiaj do ciebie dłoń. Pan Jezus powiedział: oto stoję u drzwi i kołaczę. A temu, kto usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będę z nim co? Wieczerzał. A on ze mną, to jest społeczność. Mój bracie i siostro, takiego mamy Boga. W takiego wierzymy Boga. Takiemu oddajemy cześć w duchu i prawdzie. Czy jesteś Bożą owieczką? Czy dasz się znaleźć? Bracie, siostry, podziwiam tego pasterza, który szuka, aż znajdzie. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Co zrobisz z tym słowem, który słyszysz? Wiecie, tak myślę sobie: Panie, ty dalej słowo, lud Boży słucha, tyle kazań. Może na ewangelizację, ale nie tutaj dla nas. A jednak, Bóg szuka ciebie. Jeśli zbłądziłeś, jeśli odstąpiłeś, jeśli zszedłeś drogi, On chce dać swoje błogosławieństwo. Tak jak dał Zachariuszowi, tak jak dał wielu z nas na tym miejscu. Kochani, Bóg jest Bogiem, który szuka.
Pamiętajmy o tym, o naszych bliskich, o naszych krewnych i może jak w tej księdze Ezechiela, aby stać w wylomie. Wiecie, czasami tego zapalu, tego ognia starczy na tydzień, na dwa, może pół roku, a później gdzieś ta i modlitwa umiera śmiercią naturalną. Nie ma pragnienia. Może gdzieś tam za parę miesięcy przypomnimy. A Bóg szuka męża, który by stał w wylomie i wolał. Życzę, mój bracie i siostro, abyś był tym mężem. Życzę tobie, bracie i siostro, abyś była tą owieczką, która idzie za swoim pasterzem i otrzymuje od niego błogosławieństwo. Amen.